Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować możliwości kustomizacji naszej postaci w Fallout 4. Tak więc zaczniemy sobie może od twarzy. Mamy tutaj kilka możliwości, dokładnie 13, 14, 15, tak, 15 możliwości. Możemy tutaj zmieniać pomocą myszki oraz klawiszy. Tutaj teraz może nos mu edytujemy. Możemy to również robić myszką. Może sylwetka. Jak widzicie, mamy różne możliwości. Płótszy, grubszy. Grubsza nasza postać. Stawmy sobie mniej więcej może tak. O, w tym miejscu. Zróbmy sobie może jeszcze dodatki. Możemy tutaj dodać jakieś pryszcze, pryski, piegi i pieprzyki sobie zobaczmy. Fajne, fajnie jest to przygotowane. Weźmy sobie może taki. Albo nie, nie będziemy brali. Możemy też ustawić natężenie tego również. To było mało widoczne lub bardzo. Dobrze, anulujemy sobie. Dodatki, twarz, klikniemy F. Co tu możemy w twarzy? Kolor. Klikniemy sobie S. Szyja. Możemy wszystko praktycznie edytować. W zależności od tego, jak chcemy kustomizować naszą postać. Ok, jeszcze zmienimy sobie na tą kobietę. I co możemy tutaj zmienić? Zmienimy najpierw sobie twarze, zobaczmy. Wszystkie. Mamy dostępne. Bierzmy sobie może. Może to weźmiemy. Rzeźba. I tutaj również mamy możliwość zmiany dosłownie wszystkiego. No tutaj policzki troszkę. I zobaczmy, jak to jest teraz z włosami. Kolor. A tutaj zobaczmy sobie S. Tu mamy style włosów. Śmieszne niektóre. Weźmy sobie te może. Ja, już możemy edytować. Zobaczmy jeszcze, co możemy zrobić z oczami. Ja, zbliżyć. Zmienimy sobie może kolor. Może jeszcze te, aby zmienić rodzaj.
Weźmy sobie, to troszkę niezaładnie to wygląda. Tego. Może zmieńmy kolor. A weźmy sobie taki jasno-niebieski. Okej, okay, chyba widzieliście już większość możliwości. Jeszcze tutaj możemy zmienić sobie podbródek, nie tylko, tutaj też policzki poniżej. Oraz, no, praktycznie całą postać możemy edytować. Policzki. Czoło może. Wyższe, niższe. Rzęsy również. Dobrze, to było chyba na tyle. Chciałem tylko taki krótki materiał zrobić z tego, co możemy zrobić. Czy zobaczmy sobie może tutaj dodatki. Mamy może rodzaje makijażu. Możemy nawet dodać blizny i siniaki. Dobrze, nie będę tego dodawał. Tak więc to było chyba na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Cześć!